dla mnie to nie jest tylko praca, dla mnie to jest służba. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne spojrzenie. Dzięki temu, że współpracujemy, możemy rozwiązać problem, bo widzimy szerzej. Kieruję działem profilaktyki cyberzagrożeń w NASK-u. Zajmuję się współpracą międzynarodową, tak żeby wspólnie przeciwdziałać na przykład rosyjskiej, ale nie tylko dezinformacji. Realizowaliśmy projekt w międzynarodowym konsorcjum, w którym byłam koordynatorem. Zrealizowaliśmy bazę informacji o podatnościach i eksploitach w internecie rzeczy. Odpowiadam za przygotowanie strategii transformacji cyfrowej państwa. Jestem negocjatorką unijnych aktów prawnych. W ramach projektu Safer Internet działamy z całą Unią Europejską. Wśród państw, z którymi współpracujemy, również są kraje pozaunijne, co też bardzo rozbudowuje naszą perspektywę. Mnie fascynują te teorie, z którymi ja pracuję. Jak one się kształtują, jak wyglądają, jak są tworzone, jest dla mnie zupełnie fascynujące. Wpływam na kierunek regulacji w obszarze telekomunikacji. Opiniuję akty prawne, zarówno krajowe, jak i unijne. W ramach współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Sydney zajmujemy się dezinformacją. Zajmuję się rozwijaniem systemu Praca w Polsce. Projekt jest skierowany do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z uwagi na wojnę w Ukrainie. Mamy jakiś cel, chcemy do niego dążyć dla dobra naszego kraju, ale także dla wspólnoty międzynarodowej. Współpraca międzynarodowa pozwala też nadać jakby większe znaczenie, większą widoczność niektórym inicjatywom. Odpowiadam za legislację związaną z rozwojem kapitału ludzkiego w gospodarce cyfrowej. Buduję międzynarodową sieć networkingową. Uwalniam dane dla każdego do wykorzystania w aplikacjach, usługach, badaniach. Nasze wyniki tu wewnątrz kraju są bardzo dobrze widoczne w Unii Europejskiej. W administracji publicznej, zupełnie podobnie jak w biznesie, za sukces odpowiada zbudowanie zaufania, nawiązanie współpracy i utrzymanie tej współpracy. I właśnie tym zajmuję się na co dzień. W swoich działaniach wspieram nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też sektor publiczny, czyli uczelnie wyższe i instytuty badawcze. Trzeba współpracować, trzeba tą wiedzę się wymieniać, trzeba nawiązywać różnego rodzaju partnerstwa, które pozwalają po prostu dobrze identyfikować cele i efektywnie i mądrze tym internetem zarządzać, zwłaszcza w kontekście życia dzieci i młodzieży. W cyberbezpieczeństwie zyskiem na koniec nie jest pieniądz, tylko bezpieczniejszy świat. Więc well done, Polsko.